siemanko, witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj coś innego. Mianowicie zaczniemy od porządków. Czyli muszę iść jeszcze po kombinerki, żeby wyciągnąć ten gwóźdź. Musimy zacząć tutaj sprzątać przynajmniej ten kawałek. Po co? A no mianowicie mamy tutaj bloczki, piątki i tonga. Mamy klej, poziomicę, tarę, jeżeli będzie potrzebna. I będziemy robić zabudowę tej strony murłaty. I teraz tak, nie będę robił w każdym pokoju. Na pewno będę zabudowę murłaty robił w tym pokoju, gdzie jest lukarna jedna. Oraz tutaj w drugim pokoju, gdzie też jest lukarna. Natomiast w pozostałych pokojach nie będę robił. Nie dlatego, że nie chcę, tylko dlatego, że nie mogę. Już wam tłumaczę dlaczego. Tutaj jeszcze by się udało na upartego, ale nie trzeba. Mianowicie, gdyż ponieważ albo, tak jak na przykład tutaj mamy, tutaj jest wklęśnięty, znaczy wypchnęło podciąg w tamtą stronę i tutaj mamy tylko 3,5 cm w niektórych miejscach, więc bloczek piątka by nie weszła. A murowanie bloczka piątki i cudowanie jest bez sensu, dlatego tak jak tutaj, tak jak w łazience, gdzie i tak by trzeba było tak zrobić, tutaj w tych niższych pokojach, tak jak tutaj, chociaż może jak tutaj podejdzie piątka, to też wymuruje, to zależy, zobaczę. Nie pamiętam, jak mierzyłem, ile tu było. Jeżeli tu jest 5, a wydaje się, że jest nawet więcej, no to tutaj też bym wymurował. W każdym bądź razie, tam gdzie nie będę murował, to tam będzie zabudowa z karton gipsu. Natomiast tu, gdzie będę murował, będzie właśnie wymurowany bloczek kartonowo-gipsowy i do niego będzie wtedy przychodził skos sufitu. Natomiast jeżeli nie będzie tego, no to będzie zabudowa z karton gipsu. Na pewno tam w pokoju będzie zabudowa z karton gipsu, więc wam to pokażę. Bo na przykład przed zabudową z karton gipsu trzeba wcześniej wywinąć folię paroizolacyjną, tak żeby można było jedną z drugą połączyć, bo tą trzeba najpierw wykleić do wieńca itp. Ale to wszystko wam pokażę. Teraz idę jeszcze po kombinerki, bo brakuje i chyba tyle, bo to najważniejsze. Dobra. To wyciągnięte. Na pewno ważną rzeczą jest dokręcenie śrub murłaty po raz ostatni, więc warto to zrobić, póki jest dostęp. Widzę, że cały czas jeszcze jest jak, więc jak jest, to dokręcamy. Teraz tak, kolejna rzecz, to trzeba tu sprzątnąć ten bałagan, co my tu mamy. Niestety sprzątania co niemiara jest cały czas w tej chałupie, ale co zrobić? Kolejny element, niektórzy wywijają membranę, znaczy tą izolację wilgociową wywinęliby w ten sposób i wszczepili i tworzymy taką wanienkę wtedy na wodę. Nam zależy na tym, żeby to odciąć w miarę blisko przy samej murłacie. Nie pod nią, ale przy niej. Tak mniej więcej na 0,5 cm. Jeszcze raz zamiatamy i zaraz robimy pierwszą przymiarkę. Oczywiście warto, bo mamy tutaj posadzkę, tak? Więc warto ją zasłonić, aby je za bardzo nie uświnić. Dobra. Możemy sobie wziąć nasz pierwszy bloczek i przymierzyć go na sucho, czy w ogóle będzie tu pasował. Czy nie będzie trzeba ich ucinać, czy cokolwiek takiego, tak? Więc najpierw
wstawiamy nasz bloczek. Widzicie, już wchodzi na ścisk, więc coś jest nie tak. Nie w tą stronę. Widzicie. Idziemy robić do poziomu, tak? Do pionu. I tutaj mamy na przykład ten problem, że po pierwsze przeszkadza nam ta buła. Trzeba się jej pozbyć. Gdzieś miałem nożyk przed chwilą jeszcze. Oj! Po pierwsze przeszkadza nam ta buła, a po drugie przeszkadzać nam będą skosy samych krotki. Dlatego ja w tym celu mam akurat, jak widzicie, tutaj nawet nie dojadę do samego końca, ale tak może być, tak jak jest w tej chwili. Zobaczcie, przyłożymy tutaj, tak przyłożymy, widzicie, odstaje. Żeby to zminimalizować, trzeba po prostu tutaj troszeczkę podszlifować bloczek. Więc mam w tym celu tarkę. I po prostu dobra, jeszcze raz przymierzyć. O, jak znalazł, teraz pasuje. Dobra, ja kleję na klej, nie na zaprawę. Nie na zaprawę cementową, tylko kleję na klej. Więc to jest moja świadoma decyzja, że kleję na klej, tak? Znaczy jest to decyzja też jakby wzięta z konsultacji, że tak powiem, tak? To nie ja sobie sam wymyśliłem, że kleję na klej, tylko po prostu się skonsultowałem w tej kwestii. I są dwie szkoły. Można próbować nakładać bezpośrednio na murłatę, znaczy na wieniec, albo można też w ten sposób, tak? Mam nadzieję, że widzicie to. Dobra, z tamtej strony jest ścięte, więc można od razu też nałożyć z tej strony do kolejnego bloczka, który tutaj będzie. No co? I wstawiamy. Lekko popukać. Nawet nie trzeba ich jakoś bardzo młotkiem walić, bo jest to materiał na tyle lekki w tej chwili, że można to bez problemu ustawić, że tak powiem, uziemnicą. Dobra. Dobra. Jeszcze można wziąć mniejszą poziomicę, mam tą moją malutką, gdzieś tutaj miałem. No, jest. Można sam wieniec sprawdzać. Widzicie, na wieńcu jest poziom. Jest poziom i to nas jakby zadowala. No i co? Bierzemy kolejny nasz bloczek. Trzeba postawić, przymierzyć mniej więcej, gdzie trzeba zetrzeć, tak? No więc można sobie skrobnąć. Zupełności wystarczy. No i tak samo jak i tam, tak? Czyli najpierw
czyścić i lecimy z klejem, tak? Tutaj macie szary klej, to jest ten sam, którym fugowałem. No po prostu go mam, tak? Nie będę jechał, specjalnie kupował kleju któregoś z wiodących producentów, jeżeli mam jakiś klej, który mi został, tak? Bo to o to chodzi, że mi po prostu został. Dobra, to jest tu, to jest tu. Czyli można wziąć na tą stronę. Dobra, no i co? Stawiamy, dociskamy i łączymy je ze sobą. I tyle. Tu nie trzeba jakichś bardzo wielkich sił czy cokolwiek takiego. Jak zrobicie w ten sposób, że poruszacie tak prawo-lewo, to już jest wystarczające, że się to trzymało. Potem jeszcze tu można zafugować za chwilę, ale to za moment. Widzicie, nawet za daleko kawałek wsunąłem. Więc poprawimy. Dobra. Można sprawdzić też na większej. Nie jest źle. Widzicie. Spoko. Dobra. No i znowu kolejny bierzemy. Kolejny bierzemy. Zaznaczamy tu i końcówkę. Na pewno myślę, że klejenie bezpośrednio tam klejem może być szybsze, więc zaraz sprawdzimy. Moje obiekcje na ten temat, czyli tak samo jak i wcześniej, tak? Tylko wyjrzymy sobie tutaj klej. Przejść po prostu szybciej. Może jest. Dobra. Dobra. Jak to tu wygląda? Spoko. Tutaj jest spoko. Dobra. Lecimy kolejne. Tutaj jak widzimy musimy zorać jeden początek. Powiem wam, że chyba jednak ta druga metoda, czyli że kładziemy na wieniec, jest metodą szybszą. Więc znowu weźmiemy sobie zmiotkę.
Oczywiście można znaleźć w internecie opisy, jak niektórzy to robią, na przykład styrodur, siatka klej. Ja osobiście jakoś średnio tu widzę, żeby tu zastosować styrodur, mimo to, że mam cały dom na styrodurze postawiony, ponieważ uważam, że to będzie pękać po prostu. A to ma właśnie być tak zrobione, żeby nie pękało. Czyli murłata sobie żyje całkowicie, a my sobie, że to jedno do drugiego nie dotyka, właśnie w tym celu, żeby nie było problemu, że pęka. Dobra, sprawdźmy. Dobra. O, nie chce się rozdzielić. O ty. O, teraz puścił. Dobra, i teraz tak, teraz znowu przykładamy. Można tak przyłożyć i wiemy, że odtąd dotąd. Tak. Dobra, teraz będziemy już docinać, naprawdę szybko idzie. Mówię, tutaj zrobię ten kawałek, na pewno zrobię tą drugą lukarnę, to robię na bank. Natomiast pozostałe zobaczę, jak będzie z towarem i wtedy jakby podejmę decyzję. Jeszcze też muszę pomierzyć, tak? No bo mówię, tu się bloczek 5-centymetrowy mieści bez problemu, natomiast w pozostałych pomieszczeniach on się nie mieści ze względu na to, że murłata jest po prostu krzywa, tak? Znaczy nie tyle co murłata, co wieniec jest po prostu wybrzuszony, nie? No więc jak jest wybrzuszony, no to ja nic na to nie poradzę. Jak zwykle rozrobiłem za dużo kleju. No ale to chyba u mnie normalne, że zawsze mi się sypnie i za dużo rozrobi. Dobra. O, czy bym sobie wydłubał? Raczej żona by nie była zadowolona, jakbym sobie oczy wydłubał. Dobra. Dobra. Jest, jest, jest. Zostało jeszcze tutaj dociąć 32 będzie tu, 32 będzie tu. Będziemy w powietrzu cieli, że dam radę. Mamy ostatni, pasujący. Miejmy nadzieję, że pasuje. Dobra, jeszcze długo trochę pasniemy.
może trochę przyklei. Jest git. Dobra. I tyle na razie. No co tu więcej pokazywać? Macie domurowane w górę. Właśnie o to chodziło. Jak popatrzycie, krokwia się nie styka z bloczkiem i to jest właśnie to, co potrzebowaliśmy. I teraz chłopaki, jak będą tynkować, to tynkują to do góry. A tutaj od góry będzie 25 cm ocieplenia. Plus zabudowę, to powiedzmy, że gdzieś dotąd dojdzie stelaż. Więc akurat tak naprawdę możemy było połowę tych bloczków wymurować i też w zupełności byłoby dobrze, ale od zewnątrz dojdzie izolacja termiczna, tak, styropian, a tutaj właśnie będzie przyknięta piana i w górę, tak, żeby było powyżej krokwi. Mówię, 20-25 cm piany będzie, tak, czyli będzie cała krokiew przykryta z zapasem jeszcze. No i to w ten sposób właśnie wygląda. A tutaj się zapianuje i wyrówna, tak, żeby nie było takiego uskoku. Dzięki temu, że właśnie będzie to tutaj wyrównane, chłopaki od razu mogą otynkować całą lukarnę. No bo jeżeli bym zdecydował się jednak robić tutaj karton gips na tej ściance kolankowej, no to wtedy też musiał karton gips kleić tutaj. Ja już nie chciałem się w to bawić, natomiast stwierdziłem, że takie rozwiązanie będzie lepsze. Dobra, zaraz przejdę się tam, to jeszcze wam pokażę, jak tam robię. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. We'll be right back.
jeszcze ciekawostkę przy zabudowie murłaty, którą widzieliście chwilę wcześniej. To już w innym dniu to nagrywam, ale zostało mi polecone przez chłopaków z forum, aby zaciągnąć właśnie siatkę klej. Siatka klej na łączeniu, bo tynkarze nie zawsze chcą to zrobić, więc żeby im zebrać trochę pracy i żeby nie krzyczeli, że się nie da. Jak wiecie, często jest tak, że po prostu niektórym fachowcom się czegoś nie chce robić, więc tego nie robią i mówią, że się nie da, albo krzyczą sobie sumy jakieś horrendalne za niektóre rzeczy, dlatego... Więc można to właśnie w ten sposób robić. Ja to robię, bo mi zostało przy innej robocie kleju, więc to właśnie teraz robię. I raz, dwa i wyklejam. Feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been giving.